Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnej wojnie. 81? Druga? Jakoś tak. Jeśli chcesz zacząć grać w Gemstone Legends i zgarnąć na starcie super nagrody, zainstaluj grę z mojego linka, który jest pod każdym moim filmem. Jeśli już to zrobisz, musisz na czacie gry w czasie krótszym niż 3 godziny od instalacji wpisać kod Płotek Dragon podkreśnik 2021 Płotek. Wystarczy wcisnąć Enter, żeby dostać super nagrodę. Epickiego bohatera Elidora, 500 000 monet, 5 złotych zwojów i 300 diamentów. Zapraszam Cię do wspólnej gry. Został jeden ziomek do resetu. Z kim my tu w ogóle walczymy? Jakieś homohalha mahalachum humalahaha. Czyli Beduini na pustyni zawalczyli z nami. Nie znam tego języka. No dobra, wejdźmy sobie tutaj. 4, 6, 5, 6. Fioletowy środek. Spróbujmy już atakować żółtym. To już gdzieś końcóweczka wojny. Zdecydowanie chyba zrobię Beyonga. Zaraz za chwilę, jak tylko skończę robić kiepskiego Richarda. Co tu jeszcze mamy? Dane o wrogu, jeszcze zobaczmy. Na mnie rzuca, więc zdecydowanie pójdzie ryś. Ryś, myś i pieczona żaba. 4, 4, 3, 5 u mnie. Oddziały w miarę. Ach, brakuje mi cały czas tego żółtego. I zobaczmy, co tu wyjdzie. Na razie przewaga zdecydowanie przeciwnika. Znaczy remis w punktach, ale mają kilka ataków więcej. No świetny żółty, po prostu jak żyję, to lepszego żółtego nie widziałem. I coraz lepiej się to układa. Może tak, ale tu już właśnie odpala Bera, która zacznie chronić swoich. No dobra, spróbujmy zrobić tak. Może jakiś żółty? Nie, bo po co? Nie, bo po co? Bera już drugi raz pocisnęła. Może chociaż tutaj żółty wejdzie w trzeci? Oczywiście nie. Nie i nie. Ja już za chwilę będę padnięty. No bosko. Boski plan to jest tak zwany. Ale jak nie ma żółtego, to... No właśnie, teraz królik już odpala. Ja się nie zdążę uleczyć. Trochę farta miałem. Ale na farcisławie, słuchajcie. Uuu! 15, 99, 98. Nic mi to oczywiście nie zmieni, bo nie mam żółtego. O, jest i żółty. Ale czy to mi wystarczy? Tak, to powinno mi wystarczyć. Przynajmniej mam nadzieję, żeby Berę wywalić. To jest dla mnie priorytet. No tak. Ale Bera tu się obstawiła po prostu. Czekajcie, najpierw tak, żeby rozwalić jej minionki. Dobrze. No ale nie w ten sposób, kurza burza. Dobra. Berę wywalimy na pewno i to wszystko, na co mnie stać. Ale z takim brakiem żółtego koloru to dobrze, że i tak się udało świńskim pędem na końcu to zrobić. Masakra. Nietrudny przeciwnik, natomiast trudny algorytm. Nic nie poradzimy. Przeatakujemy go sobie jeszcze raz i tym razem weźmiemy kolorem najsłabszym. I to będzie tak. Dajmy sobie tego misia. Dajmy sobie... Kogo tu możemy? Tamten miś. Tu jakiś atak by się przydał. Co my tu mamy? Może żółty? Żółty? Drugi raz żółty, to tak nie wiem, czy chcę, no ale dobra. Spróbujemy. Żółty, żółty, fioletowy. Co tam jeszcze mamy takiego ciekawego? Fioletowy jeszcze jeden damy, kunczenka sobie damy. Kunczen! I może słabiak, ale damy go. Przydałby się jeszcze jeden żółty. Damy mygłę. Dobra, zobaczymy w ten sposób, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chociaż to wcale nie jest oczywiste. To zrobimy tak, raz. Dwa. Tutaj się ładnie fiolet ułożył, to dobrze, dobra informacja. Trzy. Tu jest nieźle. To zrobimy to w taki sposób i w taki.
się przydało już królika rozwalić, ale nie. Przyjaciele królika rozwalają mnie. To zrobimy tak. Jeszcze króliczek nie padnie. Mówi się trudno. Dobra. Szkoda, że teraz ten odpala, ale trudno. Nie ma tragedii. Chociaż on pociągnie mocno i chyba... Wow, mu tyle zostało 15, ale rozwaliło ją do końca. I strasznie mocno uleczyło tego skurczysyna. Jak zwykle pod górę. To już mógłby koniec, zabrakło jednej kolejki. Czy my się osłonimy? Tak, dwa pudła i jeden unik. Świetnie. Unik, bardzo dobrze. Warto czasami stosować nietypowe postacie. Więc powtóreczka. Kunchen ten i mam nadzieję, że tu przynajmniej coś już rozwalę. Niestety nie rozwaliłem jeszcze tutaj tego typka. A to niedobrze. I nie mam nic, żeby w niego wjechać. I on znowu odpali i znowu się uleczy po prostu jak jakiś wariat. Co ja tu mogę zrobić? No właśnie, kurczę pieczony. I znowu za późno te trzy klocki. Chwilu nie za późno, no ale dobra. Ale uleczył się już mniej troszkę. Dodamy. I zostanie, chciałem powiedzieć, zostanie nam sam jeden zielony, ale widzę, że nie. Czerwień się trzyma. Życia strasznie mocno. To może go wykończy. Fantastycznie. No dobra. Odbijamy pod żółty. Tu sobie damy w ten sposób. On i tak nas jeszcze kogoś siepnie tutaj, ale może nie tak mocno. Może byśmy jeszcze zdołali właśnie odpalić. Oślepienie i uniki, więc szansa na trafienie mnie będzie teraz dużo mniejsza. Możemy sobie śmiało w niego bezkarnie wjechać. Oho, sobie wjechaliśmy bezkarnie. Ani unik, ani ślepota na niego nie zadziałała. Taki twardy Romeo. A my wjedziemy jak rolnik traktorem w drzwi stodoły. Ciach, ciach. Poszło. No dobra. I tym sposobem zrobiliśmy resecik. A po reseciku zrobimy fikumiku. Tu już widzę, tylko czekali. Brage już się rzucił, jak szczerbaty na suchary. Co my tu możemy? Co my tu możemy i co my tu chcemy? Czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Patrzę, jak mają różnie. Teraz trzeba sobie poszukać powielonych kolorów. Czy oni gdzieś tam mają te kolory powielone? Tutaj nie. Nie zawsze jest to łatwo wyłapać. Ale tu raczej nie powielają. Tu widzę powielił fioletowego. Ewidentnie na żółty kolor. Ale już za późno, bo żółty u mnie zszedł. Czerwony, żółty, fiolet. Co my tu mamy jeszcze? Nic mi się tu takiego wielkiego w oczy dobrego nie rzuca. Co tu Brejczy sobie wybrał? Co on tak polował? No ciekawe. Ani to dobre, ani to złe. Może trochę słabszy punktowo, ale... Cholera, mi oczy zachodzą. Co tu jeszcze? Tego można by spróbować pocisnąć. I zaraz to zrobimy. Jeszcze sobie tylko do końca przejrzę. Nie rzuca mi się tu w oczy. Może coś przeoczyłem, ale nie rzucają mi się żadne powielenia kolorów w oczy. Zaatakujemy sobie tego kolorem czerwonym. Czerwony jak cegła. Zrobimy to tak, 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 tak. I zrobimy to ściąganie z siebie. Kogo tam mieliśmy? Horgala i mieliśmy... oślepiaczkę na są Justice. Bardzo dobry skład byłby na szybką wojnę, ale to nie jest szybka wojna, chyba że się komuś posmergało. Ale w czerwonym mamy jakąś czwórkę, więc ją dajmy. Nie, nie tutaj.
Nie wiem, czy on mi nie daje. Walczmy, walczmy, walczmy. O! I może być czerwony kolor? Może. Pięknie. To zacznijmy tak. Zacznijmy tu czerwony. Miejmy nadzieję, że nam wpadnie właśnie tak, jak wpadł. Lepiej się to wydarzyć nie mogło. Jeden z głowy. I teraz pytanie, czy prawa, czy lewa strona? Oślepianie, czy osłabianie ataku nas bardziej mogłoby męczyć? Weźmiemy prawą, dlatego że lewą stronę zielonego to łatwiej nam będzie klockami pocisnąć. Spróbujmy tak. Dobrze. Poszło. Elegancko poszło. No patrzcie, ja tu dwóch zielonych akurat. Haha, nie zauważyłem. To się nazywa szczęście. Spróbujemy tak. Spróbujemy tutaj go musniemy trochę. Elkanena. To wystarczyło. Wow, jeden klocek. Super. Mocny ten mój czerwony skład, trzeba przyznać. Znowu osłabimy czerwonego. I uderzymy. O, samo się rozwiązało. Pięknie. Dobry wybór składu. Ładne klocki, to można wszystko zrobić. Dwóch poszło. Szukajmy trzeciego. Maclina. Maclina też jest chyba dobra. Aha, losowo rzuca. Minus 54 do ataku, do obrony. Okej. Okay. Zobaczmy, czy jest coś innego niż maclina. Fiolet na froncie. Fajnie, że teraz te wojny takie bardzo różnorodne są. To jest super, w sensie, że nie tylko jeden front. Bo był czas, że był tylko zielony i tyle. O, dane. Dlatego się rozglądałem poniekąd, ale dobra. Co my tu jeszcze mamy? Na fiolecik. Też mocny atak. Tu jak wszędzie trochę poniekąd. Zielony. Zielony? Zielony pójść? A pójdźmy może z tego zielonego? Z tego czy nie? No właśnie. Za dużo myślę. Niech będzie. Powiedziałem, że zielony, chociaż jakoś mnie to tutaj nie przekonuje. Raz, dwa, trzy i cztery i 15 gotowe. Jeszcze sprawdźmy. Tak. Zdecydowanie w ten sposób by to trzeba było zrobić. I tak by to trzeba było zrobić. Walczmy. Jak nam zielony? On jest. To jest dobra informacja. Jest też fioletowy. To wbijmy się tutaj zielonym. I fioletowym przy okazji. I znowu zielonym za chwileczkę dobijemy. Szaleniec już nas tutaj próbuje ciachać, tyle o ile, ale nie ma czym. No dobra, ale wróć zielony, wróć. Ten już drugi raz, to jest bardzo szybki chyba. Bo tak powiem wam, że leci na bogato ze mną tutaj. Dobra, jest ok. Jeden mniej, jest ok. Niestety wejdzie mi oślepienie. Całe szczęście Wzoka, który w tej chwili nie musi trafiać nikogo. Drugą postacią, którą wykończymy, jest oczywiście zdecydowanie i w ogóle bez zastanowienia się Wskrzeszacz. Bo on jeszcze jako jedyny może zmienić obraz całej gry. Więc trzeba go wykończyć w pierwszej kolejności. Niestety teraz pójdzie niebieski, mocne uderzenie od niebieskiego. Ale pójdzie mocno na prawo, to świetnie.
podładujemy sobie pozostałych zielonych i mamy po zabawie, moim zdaniem, w tej chwili. Bo zrobimy to tak i tak. Zoka nie używam, czekam, aż się chłopak rozrusza trochę, w sensie, że zejdzie z niego ślepota, bo szkoda marnować teraz strzałów. Zrobimy tak i wtedy strzelimy sobie. Ile tam jeszcze masz? Już nie masz. Świetnie. To przywalmy tutaj. Powinniśmy mieć temat zamknięty. Świetnie. Teraz to już tylko formalność, która nie powinna nam zająć za dużo czasu. Fiolecik na wszelki wielki. Tu podejdziemy zielonym. Przy okazji zrobimy sobie diamencik niebieski. Ten zielony nam jeszcze nic nie da, ale da nam niebieski diamencik. On sobie walnie, ale nam to już kompletnie nie przeszkadza, bo wszystkich nam nie zabije. Jeszcze leczenie fioletowe się zrobi, więc jak nam nie trzepnie w tej chwili Rigarda, no właśnie, poszedł zupełnie w drugą stronę. To niewielka strata. Ciach i tu zielony powinien zrobić robotę. Pięknie. Piękne zwycięstwo. Cóż tu więcej dodać? Tak, czyli czerwonego nie mamy, zielonego nie mamy. Niebieski teraz by się przydał. Niebieski, niebieski. Mój najsłabszy skład niebieski. Mamy tu jakiegoś leszcza, którego mogę niebieskim walnąć. Może tego. On wcale nie jest leszczem. Ale tu jest mała szansa, że może, powtarzam, może udałoby mi się ich pokonać. No dobra, spróbujemy tak. Zaatakujmy. Dlaczego tu jest moja szansa? Dlatego, że są wolne postacie, mogę się załadować. Jak skończę Rigarda, mam do niego też kilkaset talentów. Więc może by się udało coś z tego zrobić. Już ten atak będzie troszkę lepszy, widzicie, bo nie będzie zamiast poprzedniego Aegira wymieniam na Richarda. To jest niegłupie. Co mi tu tak, już mi tu tak, mi tu tak. Hej. Dwa ataki dane o wrogu. Holender. Ten na mnie, ten na siebie. Pa, 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 pa. Może dajmy. No właśnie, tak, dam tutaj tego Richarda. Nie, damy Sabinkę. Trudno. Walczmy. Jeszcze sprawdźmy, jak tu mamy. Tu damy 28. To się szybciej nam załaduje. Okej. No niech będzie. Idźmy tak, zobaczmy. Chciałem powiedzieć, że jak tu nie będzie niebieskich klocków, to kaplica i właśnie jest kaplica, wiecie? Bo to... O! Trochę mniejsza kaplica, taka kapliczuszka. Capricciosa taka pizza. No wywal go do końca, no do jasnej anielki. No nie! Ładuj, skurczę na... Ale farcik! Huh! Odetchnąłem z ulgą, muszę powiedzieć. Zrobimy to tak i zrobimy to tak, bo on będzie obrywał i tak poboczną. Miejmy taką nadzieję, że to go pozwoli wykończyć. Świetnie, bardzo dobrze. Ło, no to podpasowały mi niebieskie, muszę przyznać. I to mega grubo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Fach, nie ma gościa. Mega seria. Bardzo dobrze. To jeszcze dobijemy. Tak, i mamy pozamiatane. Ho, ho, ho. No tu mi zrobili dobrze, ewidentnie. Ponawiamy. Wprawdzie zielony to najsłabszy w stosunku do niebieskiego. Ale my tu osłabionko. I to wystarczyło. Ultra szybki. Potop szwedzki. Niemiec by powiedział Blitzkrieg, czyli szybka wojna. I ostatni skład. I ostatni skład mam fioletowy. No tak, fioletowy. Został mi fioletowy, który też jest moim mocnym składem dosyć. Kogo my tutaj mamy? Tutaj jest tak, sobie wchodzi. Tutaj sobie wchodzi podobnie. Gdzie my tam jeszcze mamy jakieś fioleciki takie? Takie. Ale ten mi się tu podoba. Który mi się podoba? Ten mi się podoba. 4626. Spróbujmy przycwaniakować fioletowo. Tak, tak. Nie, drogi panie. Nie. Tak.
A, zapomniałem o lekarzu świni, mogłem tam Rigarda dać. No ale nie miało to znaczenia, bo i tak lekarza tam nie użyliśmy. I zobaczmy, czy cielo pójdzie. Fiolet na fiolet może być ciężko, w sensie, że fiolet jest na froncie, bo fiolet fioletowi za dużo nie zrobi. Ale świnia odpaliła, natomiast ściągnięta masa klocków i nic mi to nie dało. To jest potężny minus. W sensie nie dało mi to nic, nie dało mi to fioletowego żadnego dodatkowego klocuszka. Patrzcie, tu nic mi nie daje z fioletu, jakiś dramat to jest kompletny. No ej, weź coś poleć, chłopie, no. Chciałbym się zobaczyć, żeby środek rozwalić, to potrzebuje dwóch fioletów gdzieś, góra, no nie więcej. No, wejdą, są dwa fiolety, czy to wystarczy? Powinno. No nie, jeszcze nie. Chryste, panie, jeszcze mam jeden fiolet, na szczęście nie leczy. Na szczęście nie leczy jeszcze Vivika, więc uda mi się środek wyciągnąć. Reszta może być różnie, bo tu już właśnie zaczynają mnie mocno atakować. I przede wszystkim włączyli swoją ochronkę. Rozwal tym klockiem. Dobrze. Uff. No i Vivi już zrobiła robótkę ręczną. Wystarczyłyby mi Vivi przy takim składzie 3-4 klocki jest pozamiatane w ogóle. My spróbujemy dalej zrobić tutaj Armagedon. Co my zrobimy? Zrobimy tak i zrobimy tak. Dwóch rozwaliliśmy. Jest spoko. Ktoś będzie mógł sobie dobić. No ciekawe, zobaczcie. Ściągnąłem im. Niby się ściąga wszystkie efekty, ale efektu wzmocnienia im nie ściągnęło. To ciekawostka, co? Bezterminowo poziom efektu. Nie ma napisane, że jest nieściągnięty. Nie dościągnięcia, o. Że nie można usunąć czarami, a ja go nie mogę usunąć czarami. I znowu mnie oszukali, skurczysyny. No dobra, lecimy tutaj. Został mi tylko jeden atak u niego, ale to jest dosyć mocny atak i on mnie zaraz w takim układzie coś czuje, przepędzluje tutaj. Chciałbym, żeby tu wszedł fiolet, ale ten fiolet nie wszedł, natomiast no nie wszedł, jednak mimo wszystko nie wszedł. Teraz się Vivi uleczy, ale te trzy klocki powinny ją rozwalić, bo ona się nie uleczy na maksa. Pewnie by rozwaliły, gdybym nie miał tylu zabitych ludzi u siebie. A tak został znowu jeden. Ach, co za po prostu... Ojej, co tu grać? Co tu grać? Co tu grać? Dobra, poszła Vivi, na szczęście. Poszła Vivi, choć mnie to trochę dziwi. No musimy tak przycwaniakować. Jest fiolet. Jest dużo fioletów. Ale czy mi to co... No nie, odpali znowu ta. Mędzilla. Ja tu muszę zaryzykować, bo tu już nic nie wymogę. I ryzyk się opłacił. Co ty tam masz, dziewczyno? Dajemy znowu. Słuchajcie, jak to wygram... To jakieś świnie w kosmosie będą. Niestety już nie mam żółtego. Ile ty masz jeszcze tur, to dziadostwo? No niestety powiem, że ona mnie teraz siepnie. Mimo wszystko. No, muszę spróbować. Tu niestety fiolet mi też ucieknie wysoko. Trafiłem, zobaczcie! Nie! To jest niemożliwe! 66! 66! I ona mnie zabi... Chociaż ja mam jeszcze te trzy świnie. To jest ile? 3, 6, prawie 900. 1000, 1100. To jest jeszcze szansa, że ja to przeżyję. Ale który ona ma w ogóle level wzmocnienia? Trzeci poziom wzmocnienia. Co tu zagrać? Co tu zagrać? Spróbujmy, no tak. Może wejdzie fiolet. Nie wszedł fiolet. I nie weszło mi nic, co by pod ten fiolet mogło mi podejść. No, jak tam? Wow! Tylko jednego mi zabiła. No to te minionki może uratują mi dupsko. Ale co ja tu mogę zrobić? Tu mogę zielonym podejść. Słuchajcie, ja w dwóch ciosach może mi się uda. Słuchajcie, jest szansa. Nie wierzę. Słuchajcie, nie wierzę. Ta walka była przegrana dla mnie od pewnego momentu. Żadnych pieniędzy bym nie postawił na to, że cokolwiek tu się uda zrobić, a jednak udało się.
jednak Sesshet to jest mega postać. Sesshet, Tyr to są takie postacie nieprzewidywalne, że one same mogą wojnę wygrać. Huh. No super. Zobaczcie, 5 ataków weszło. Lekko naprzód się wysforowaliśmy. Szkoda, że tutaj moje chłopaki nie podobijały tak dobrze, Brejci i Marek. No ale trudno, co zrobić? Najlepsi my. Słuchajcie, zobaczcie, mam 5 ataków udanych, a jestem dopiero na 11 pozycji. Ło! Co tu się dzieje? Ale w ogóle zobaczcie, jaka w ogóle sytuacja tu jest. Co tu się dzieje? Oni mają mocną przewagę, a cały front, cała góra jest nasza. Tylko 3 ich w 12. Tu gdzieś musi być... No nie, no tu też oni. Nie wiem, o co tu chodzi. Coś nas tu kantują na punkty chyba. Ale my za godzinę się przekonamy. Na razie jest nieźle. Dla mnie ta wojna była przegrana. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. 17 ataków my, 28 oni. To jest bardzo duża różnica. To jest 10 ataków różnicy. No, ale to wygląda dobrze. Oni chyba coś tu skiepścili na końcu. No tak, 31, 22, tu dwa pełne, ale 13, 17, 17, 21, 29, 27, 31, 29. Czyli ta końcówka im zdecydowanie nie leży. No, wszystko w naszych rękach trochę. Zobaczymy, co tu się wydarzy. No, jakby to była kolejna wygrana wojna, to dobrze, bo byśmy sobie odebrali skrzynię wojenną. Bo zostało mi chyba 5 punktów do skrzyni wojennej. No, ale poczekajmy cierpliwie. No i zobaczmy, co nam się tutaj wydarzyło. A wydarzyło nam się, jak widzę tutaj, zwycięstwo. Elegancko. Zostało im raz, dwa, trzy, cztery, pięć dobitek. Ach, włączył mi się czat. Trudno. Na godzinę wyłączyłem, więc teraz będzie pstrykał. Spoko. 6551, 6793, więc bardzo dobry wynik. Już takie podjeżdżanie pod 7000 to jest naprawdę nieźle. Zobaczmy, jak to wyglądało tutaj. No pierwsze 3 miejsca zajęli oni. Mówię oni, gdyż to jakieś... Nie wiem, kto właściwie. Ale tak jak powiedziałem, jakieś beduini z nad pustyni. Potem sporo naszych miejsc i to widzę bardzo dużo. Okej, 271 punktów u mnie. W ogóle dużo powyżej 260. To bardzo dobra wojna jest, dlatego taki wynik. Zobaczmy, jak tam dół. Dół niestety też nasz. I to jest minus. Jeden widzę w ogóle nie oddał ataków u nich. Tu trochę za dużo na dole. Jakbyśmy tu podciągnęli trochę dół, to by było dużo lepiej. No ale dobra, wojna wygrana. Można iść sobie otworzyć skrzyneczkę. I zobaczmy, co w skrzyneczce. Jak już widzę rękawice i kompas, to wiem, że będzie kij dupa i kamieni kupa. No właśnie, 50 toporków. I to jest jedyne, co było w miarę interesujące tutaj, symbole. A cała reszta słabo kiepska. I tym optymistycznym akcentem z otworzenia skrzyni wojennej żegnam was gorąco. Trzymajcie się. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Cześć.